bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć. Co słychać? TV. Dziękuję bardzo.
niezmiernie miło gościć tutaj Państwa w tak dobrej kondycji. I tak jak Pani Drogich powiedziała, rodzina to jest rzecz naprawdę najważniejsza, szczególnie w czasach, w których obecnie żyjemy, gdzie różnie się na te tematy mówi. I Państwo są przykładami, że no, to jest ta bardzo dobra droga życiowa, zresztą otaczający Was dzieci, proszę Was, wnukowie, być może i prawnukowie, o tym właśnie świadczą, że no, to jest model takiego polskiego społeczeństwa i Wy jesteście takimi przykładami do naśladowania. Ja tyle lat jeszcze nie mam, co Wy żyjecie w związku wspólnym i naprawdę wiem dobrze, mimo znacznie krótszego życia niż Wasz związek, ile wysiłków wymagają różne sytuacje życiowe. Wy potrafiliście to przezwyciężać, dotrwać do dobrej kondycji. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego, co najmniej podwojenia tej rocznicy. Dziękuję bardzo.
wiary. 50 kilka lat temu Państwo oddało ślub w ksiądz, ale Wasze dzieci, wnuki nie miały okazji tego zobaczyć. No wiadomo, teraz mieszkań tak przy księdzu to jest zdecydowanie bardziej dostojnie. Na ile mogliśmy, tutaj się staraliśmy godnie reprezentować, no ale Wasze dzieci, właśnie wnuki i tak dalej mogły to zobaczyć. To ma to swoje plusy. Dziękuję bardzo. I Pan Przewodniczący. Szanowni Państwo, jubilarze. W imieniu własnym i w imieniu Rady Gminy w Dobrem składam serdeczne gratulacje za tak piękny jubileusz. 50 lat to bardzo dużo. Bardzo dużo dlatego, że jest to jakiś zarys przeżyć, zarys osiągnięć. I tak jak tutaj pani kierownik wcześniej powiedziała, jest to naprawdę szeroki horyzont i perspektywa widzenia młodszych pokoleń. Czyli daliście piękny przykład. My jako przedstawiciele Urzędu Gminy Dobrem, jako władza samorządowa, chcemy po prostu Państwu podziękować za to, że tak piękny przykład daliście naszej gminie, a zwłaszcza w tym roku 11 par. To jest jednak dużo. Tego chyba jeszcze tak nie było okazji. Jeszcze raz serdecznie gratuluję i dziękuję za to przybycie, za uwieńczenie tej uroczystości, jaką mi objęła pani kierownik. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to nie jest oczywiście koniec naszej uroczystości. Nim przejdziemy za stoły, to mamy dla Państwa specjalną niespodziankę. Oh,
się starzejesz. Ja się starzeję? Popatrz na siebie. Włosy masz siwe, twarz ci się pomarszczyła. A ty się nie pomarszczyła? Hep, patrzcie ją. Lepiej pomarsz lustro. Tak, tak. Ja już wiem, że ty byś chętnie myślić nie w niebie. To nasze wnuki gadają na nowszy model. No jak nowszy model? Cóż ty gadasz? Wymienić to ja bym chciał, ale traktor. No idź już do tych grób. Co za kobieta? Tylko by spała albo po chałupach łaziła. A i odpuchnąć człowiekowi potrafi, że hej. Kiedyś taka nie była. Ciągle się pytała, Józuś mój panie, co byś zjadł? Albo odpocznij, za dużo pracujesz. A teraz w środku nocy potrafi obudzić i tym swoim szczekliwym głosikiem powiedzieć, jak ty możesz tak spokojnie spać, mając tak niską emeryturę? Ja jej na to mogę. Dla mnie to wystarcza. Wróć, że mam zdrowie. Ale dosyć tego narzekania. Tak więc Bogiem a prawdą, to i żona i wnuczki mi się udały. Szkoda tylko, że nie zawsze je rozumiem. Wnuki ciągle gadają w jakimś niezrozumiałym języku. A żonę, co prawda rozumiem, ale i tak nie wiem, o co im chodzi. No bo
słowo. Już prawie 12:00, a tu pani Słowikowa wciąż nie wraca z miasta. On już sprzątał, pozamiatał i pościerał kurze. Lśni czystością całe miasto. Jedwa niezbyt duże. Czas najwyższy, by się wreszcie zabrać do obiadu. A tu pani Słowikowej ciągle ani śladu. Co tu robić? Co gotować? Rozpacz go ogarnie. Wczoraj byli wróbelkowie i puste spiszanie. Wreszcie wraca Słowikowa. Nie gniewaj się, stary, ale straszna dziś kolejka była w komary. O Matylga szkoda marzyć, a mózgi mrożone, więc wzięłam tylko komary. Proszę, oto one. Weź je oskup i wypatrz i ugotuj garę. Ja nie mogę, mam szkodę w Wazienkowskim parku. Wszystkie miejsca wyprzedzały gałązki i noże. Prasa będzie ze cenzręczy, sam ten pan dotknąłem. Jednym słowem wielka gala, a nie jakaś handlurka będzie przygotować, że muszę i przyczesać pyłka. Westchnął tylko w jednym słowem. Przybił barków z listka i do garów taki los już. Gdy żona artystka znalazła na rolę kowa i zarabia krocie, a pan Słowik także śpiewa, ale przy robocie. Jak widzicie Państwo, mamy się kim pochwalić.
najmłodsza grupa artystów, tak jeszcze raz to powiem. Ja nie zapomniałem ni o was, tutaj starszacy coś dostali, no i dla was coś jest. Także żebyście tu się podzielicie patronomikami, żeby też na słodko wspominać tą wspaniałą uroczystość, ja może pierwszej osoby brzega. Dziękuję bardzo wam za występ, dziękuję pani dyrektor. Pani dyrektor dzisiaj się opiekowała, ale tak naprawdę grupę... Przygotowany właśnie przez instruktorów panią Aletę Wodecką i panią Bożenę Wodecką. Tak, także dzisiaj akurat wyjątkowo nie mogły, bo akurat w szkole dzisiaj jest dzień otwarty, zebrania i nie mogły tutaj przyjść. Niemniej dzieci przygotowały, także tutaj pani dyrektor tylko opiekowała się, a tak jak powiedziałem było pani Aleta Wodecka i pani Bożena Wodecka. Jeszcze raz wam dziękujemy za występ. Słychać TV.